dlaczego ta mała miejscowość w południowej Wielkopolsce nazywana jest Małym Paryżem. Ilu słynnych prezydentów wywodzi się z Mikstatu? Jak mikstaczanie szukali sprawiedliwości tutaj na terenie południowej Wielkopolski i dlaczego kara pręgierza spotkała zająca? Na te oraz inne pytania będziemy próbowali dzisiaj odpowiedzieć. Będziemy próbowali odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, co ma wspólnego święty roh z Mikstatem. Jesteśmy właśnie dzisiaj w tym malowniczo położonym miasteczku w południowej Wielkopolsce, gdzie od 300 lat kultywowana jest tradycja związana ze święceniem zwierząt. Zwierzęta święcone są zgodnie z przekazami tutaj właśnie przy sanktuarium świętego Rocha od 300 lat i trzeba od razu powiedzieć, że to jest tradycja niepisana. To jest tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Był taki słynny film promocyjny Mikstatu sprzed kilku lat. Tam 72-letni pan mówił, że odkąd pamięta uczestniczył w święceniu zwierząt w Mikstacie. Zatem przynajmniej w tej formie mówionej w tej rodzinie ta tradycja przekazywana była od 70 lat, natomiast no, są przekazy, które mówią, że to 300 lat tradycji, zresztą Mikstat się tym szczyci. Dziś mamy XXI wiek, no i mamy zupełnie inną technologię i dzięki właśnie tej technologii możemy Państwu pokazywać to, co dziś będzie działo się tutaj w Mikstacie na żywo, oczywiście w telewizji ProArt i na portalu WLKP24info. Właśnie w tym momencie kończy się msza święta w diecezjalnym sanktuarium świętego Rocha. Jest to jeden z elementów odpustu świętego Rocha, który trwa tutaj dwa dni. Już za moment o godzinie 10 odbędzie się tutaj właśnie za mną, przejdzie korowód zwierząt. Te zwierzęta zostaną poświęcone. Tego poświęcenia dokona w tym roku ksiądz biskup senior Stanisław Napierała. No, będą liczni goście, co sami będziecie Państwo mogli zobaczyć. A my co? My spróbujemy zapytać tutaj Państwa, z czym kojarzy im się święcenie zwierząt. Dzień dobry, Telewizja ProArt. Witamy serdecznie w Mikstacie. No to bardzo dobrze, że nie stąd. A skąd słyszeliście o Mikstacie? A słyszeliśmy, bo ksiądz nas tu przywiózł. My jesteśmy z Podłowicza. To świetnie, aż tak daleko. Z parafii świętego Rocha. Ale u nas nie zwierząt nie święcą. Właśnie, bo to tylko tutaj lokalna tradycja i to Panią tutaj przyciągnęło? Tak, tak. Ciekawość. Kiedyś i u nas podobno święciły hodowlane tam zwierzęta, krowy, ale teraz już nie. To było w międzywojennych czasach. No tutaj ta tradycja przetrwała 300 lat. Niesamowite, prawda? Chyba. Będziemy jeszcze o tej tradycji mówić, szanowni Państwo. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Mikstat podobny jest do Pampeluny, gdzie lata temu, w XV wieku, odbywał się obrzęd powietrzny, który generalnie polegał na tym, że przepędzano zwierzęta przez miasto. No i właśnie Pampeluna podobna jest do Mikstatu, Mikstat do Pampeluny, ale będziemy to jeszcze próbowali uwikłać. Będziemy tutaj próbowali jeszcze pokazać i porozmawiać z ludźmi. Dzień dobry. Mikstat, znane miasteczko właśnie ze święcenia, czy z czegoś jeszcze? Ja tak jak właśnie przyjechaliśmy razem z pielgrzymką z Boczek Chełmońskich, też z parafii świętego Rocha, z Podłowicza, no ale u nas takiego zwyczaju nie ma i ksiądz proboszcz dowiedział się o tym i nas tutaj przywiózł. Czyli niesamowite, jak wieść się dzisiaj niesie, prawda, po całym świecie. Tak. Jesteśmy tu pierwszy raz, no i może nie ostatni. Tak. Dzisiaj bez zwierzątek, jak rozumiem, tak? Bez. Razem. Bo cała jest tutaj, cały autokar do nas przyjechał. No. Niesamowite. Wiem, szanowni Państwo, że pielgrzymi mogą tutaj w każdej chwili liczyć na posiłek, bo tutaj zarówno parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy, jak i mikstacki samorząd zadbali o to, żeby nikt nie był głodny, żeby każdy był napojony, bo dzisiaj w Mikstacie to jest wielkie święto związane właśnie z tą wieloletnią tradycją, z tym obrzędem święcenia zwierząt. I teraz, szanowni Państwo, mamy dla Państwa materiał. Prosiłbym realizatora, aby ten materiał w tym momencie zaprezentował. To są historyczne zdjęcia zaprezentowane przez portal starymikstat.pl i to jest tak naprawdę pierwsza i jak na razie taka jedyna historyczne świadectwo dotyczące właśnie święcenia zwierząt w Mikstacie. I teraz tak, tam jest kilkanaście zdjęć, najstarsze z nich pochodzi z okresu międzywojennego.
Większość z tych zdjęć pochodzą z 1962 roku i można powiedzieć, że to jest najlepiej zachowane świadectwo właśnie z lat 60. XX wieku. Są też zdjęcia z lat 80. Bardzo ciekawy materiał. Dziękujemy portalowi starymixtat.pl za ich udostępnienie. Dziękujemy panu Krzysztofowi Wróblowi, który użyczył nam tych fotografii w lepszej rozdzielczości, tak żebyśmy mogli je państwu przekazać, pokazać. Bardzo się cieszymy, że tyle ludzi przyszło tutaj do Mixtatu. Bardzo się cieszymy, że jesteście państwo z nami przed telewizorami. Wiemy, że jest państwa aż tyle, że czasami te łącza mogą nie wyrabiać, ale robimy wszystko, aby ten przekaz był cały czas płynny. Jesteśmy w malowniczo położonej miejscowości w południowej Wielkopolsce. Jest tu wysoko. Dlaczego Mixtat i powiat ostrzeszowski? No, jest kojarzony z pewnymi innymi regionami w Europie. Mixtat kojarzony jest z Paryżem. O tym porozmawiamy później z burmistrzem miasta i gminy Mixtat, z panem Henrykiem Zielińskim. A teraz powoli będziemy już zbliżać się do tego obrzędu, który według planów powinien rozpocząć się o godzinie 9. No, nic nie wskazuje na to, że będzie tutaj jakaś obsówka. A teraz postaramy się. Możecie państwo na chwilę się zatrzymać, bo niestety mamy bezprzewodową kamerę. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu niesiecie? No tak jak widać, mamy króliczki. Świetnie, króliczki. To nie są kozy, to nie są krowy, to nie są konie, króliczki. Tak, to są. To jest jakaś tradycja u was w rodzinie, że święcicie zwierzęta? Jesteśmy po raz pierwszy. Syn zmotywował nas, żebyśmy tu przyjechali, bo to są jego króliki. No świetnie. Bardzo się cieszymy, że są także ci, którzy są tutaj po raz pierwszy, bo ja spotykam tutaj ludzi, którzy przychodzą tu z pokolenia na pokolenie, mówią, że dziadkowie tu przychodzili, że rodzice też tu przyjeździli święcić zwierzęta 16 sierpnia. No mam nadzieję, że u nas to też stanie się tradycją. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. No sami państwo widzicie, tradycja. Są ludzie, którzy dobrze znają Mixtat właśnie z tego obrzędu, ale są też tacy jak ten pan wraz z synem i królikami, którzy są tutaj po raz pierwszy. Postaramy się dzisiaj porozmawiać z księdzem Krzysztofem Ordziniakiem, proboszczem parafii pod wezwania Świętej Trójcy, przepraszam. Jest to osoba, która doskonale zna historię Świętego Rocha. Ja tylko mogę nadmienić, że to, że Święty Roch jest tutaj w Mixtacie tak popularny, a od 2007 roku jest też patronem miasta, to historia sprzed wieków. Sam Święty Roch urodził się pod koniec XIII wieku, w 1295 roku. Natomiast no, z wydarzenia, których reperkusje, można powiedzieć, przeżywamy tutaj dzisiaj, miały swój czas i swoje miejsce właśnie tutaj w Mixtacie w XVIII wieku, w 1773 roku. Tutaj właśnie powstał ten kościół, który jest po mojej prawej stronie, a po operatora lewej stronie. On powstał tutaj dlatego, że w Mixtacie zapanowała zaraza. No i wieść niesie, tradycja niesie, że w momencie, gdy pojawił się tutaj Święty Roch, no ta zaraza ustała. No i jakby świadectwo tego, jakby w podzięce Świętemu Rochowi za to, co zrobił dla lokalnej społeczności, dla Mixtatu, dla tutejszych ludzi, zaczęto święcić zwierzęta. No i ta tradycja przetrwała tutaj, szanowni państwo, 300 lat, a dzisiaj będziemy mieli jej kolejną edycję. Mam nadzieję, że operator będzie w stanie to pokazać. Na specjalnej platformie w tym momencie jest już ksiądz biskup Napierała, biskup senior, który dziś poświęci te zwierzęta. No, ksiądz biskup jest znany z tego, że ma cięty humor, także możemy się spodziewać świetnych komentarzy. Jest ksiądz Krzysztof Ordziniak, tak jak mówiłem, są politycy, zawsze tutaj są. Jest ksiądz Adam Kosmala z parafii pobliskiej w Kotłowie. No i szanowni państwo, tutaj zaraz za mną rozpocznie się korowód zwierząt, które przejdą aż tutaj w tamtą stronę i zostaną właśnie przez księdza biskupa seniora poświęcone. I tutaj niestety musimy chwilkę przeczekać. O! Już jest lepiej. O, mamy kolejnych gości. Dzień dobry państwu. Co za przyjemne zwierzątko. Jak się wabi? Odi. No świetnie. I to już pierwsze święcenie tego zwierzęta? Tak? Tak, pierwsze. Kapitalnie. A skąd państwo się dowiedzieliście o Mixtacie? Czy jesteście stąd? Jesteśmy stąd. Znaczy 8 kilometrów stąd. 9. To już jesteście szczęściarzami, można powiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bo Mixtat znany w całej Wielkopolsce, jak się okazuje, także w całej Polsce. Tak.
wszystkiego dobrego. Musimy niestety kończyć, bo minęła godzina 9. Szanowni Państwo, oto święcenie zwierząt przy diecezjalnym sanktuarium świętego Rocha w Mikstacie. Tutaj na wzgórzu cmentarnym przy sanktuarium, by prosić dobrego Boga przez wstawiennictwo świętego Rocha o Boże błogosławieństwo, o opiekę Bożą nad zwierzętami, które dzisiaj tutaj przyprowadziliśmy. Bardzo się cieszę, że tym naszym wspólnym modlitwom przewodniczy dzisiaj Jego Ekscelencja ksiądz biskup senior Stanisław Napierała, którego bardzo, bardzo serdecznie witamy. Proszę Państwa, wiecie dlaczego mówię bardzo, bardzo mocno witamy, bo jest to pierwszy biskup diecezji kaliskiej, a w tym roku obchodzimy jubileusz diecezji kaliskiej. Cieszymy się, że razem z nami jest. Jest to też, muszę tutaj dać świadectwo, biskup, który od samego początku tutaj wspiera mnie, pomaga, podpowiada. Zawsze podczas uroczystości odpustowych też daje nam taką wiatr w żagle i podpowiada, co dalej czynić. A w tym roku w sposób szczególny jesteśmy ogromnie wdzięczni księdzu biskupowi Stanisławowi za to, że przed 10 laty odpowiednimi dekretami ustanowił świętego Rocha niebieskim patronem miasta Mikstat, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i brawa ogromne dla księdza biskupa. Zanim przechodził w stan spoczynku, cały czas mi przypominał, księże, kiedy będzie sanktuarium. I udało się w 2011 roku, właśnie też odpowiednim dekretem księdza biskupa, zostało utworzone diecezjalne sanktuarium świętego Rocha, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Bóg zapłać. Moi drodzy, staje się też powoli tradycją, że na nasze uroczystości zaczynają przypływać też goście z zagranicy. Przed 2 laty gościliśmy gości z Francji. W ubiegłym roku, nie wiem czy pamiętacie, przybył mały Roszek z Belgii wraz ze swoimi rodzicami. W tym roku nie może tutaj być, ale wszystkich bardzo serdecznie pozdrawia. Natomiast w tym roku serdecznie witam 8 pielgrzymów z północnych Włoch, z Vicenzy wraz z Don Giampero Paoli. Pielgrzymi ci należą do międzynarodowej grupy pielgrzymkowej Argento International i wielokrotnie uczestniczyli w kaliskiej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Un cordiale benvenuto ai 8 peregrini italiani di Vicenza con Don Giampiero Paolo. Grazie per la vostra presenza. Muszę się uczyć języków coraz bardziej, bo co roku mamy gości. I moi drodzy, chciałbym też powitać tutaj wszystkich oficjeli, którzy tutaj są. Jeszcze będzie okazja powitania ich na mszy świętej. Pan burmistrz mi tutaj obiecał, że mi podrzuci odpowiednią ściągę, tak mówimy. Ale też, moi drodzy, przedstawiałem przed poświęceniem księdzu biskupowi księdza Mariusza Szmajdzińskiego, który przybył z parafii Boczki Chełmońskie pod wezwaniem świętego Rocha z diecezji łowickiej. Przybył ze swoimi pielgrzymami, parafianami 30 osób. Także i tak bardzo serdecznie go witamy i witamy również pielgrzymów. Wszyscy bądźcie pozdrowieni. Witam bardzo serdecznie. I jeszcze jestem przy głosie. Ksiądz biskup wybaczy, ale muszę to też uczynić. Staraliśmy się co roku, żeby jakoś tak tych pielgrzymów, którzy przybędą na obrzęd błogosławieństwa zwierząt, wzmocnić, by nie ustali w drodze. I święty Rok w tym roku tak jakoś się zatroszczył, że Wielkopolska Izba Rolnicza ma taki swój program promocyjny białej kiełbasy z chrzanem. I oni zapraszają wszystkich po zakończeniu, żeby tam sobie zejść niżej, tam gdzie zawsze jest posiłek i się wzmocnić, by nie ustać w drodze. To chyba tyle. Teraz za chwilę, moi drodzy, ksiądz biskup przeprowadzi modlitwę, następnie będziemy przeprowadzali zwierzęta. I teraz proszę Państwa, bardzo proszę, ogromna prośba do mediów, bo pielgrzymi, którzy przybyli, wszyscy bardzo ładnie się podporządkowali.
za co bardzo dziękuję. Dziękuję strażakom. Ale państwo medle, bardzo proszę o rozwagę. Chcemy, żeby to wszystko przebiegło bezpiecznie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Módlmy się. Boże, Ty w swojej mądrości wszystko stworzyłeś. Ty ukształtowałeś człowieka na swoje podobieństwo i obdarzyłeś go błogosławieństwem, aby panował nad zwierzętami. Wyciągnij swoją prawicę i spraw. Niech te zwierzęta służą nam w codziennych potrzebach, abyśmy wspierani Twoją pomocą w obecnym życiu z tą większą ufnością dążyli do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Już teraz tutaj jest ministrant z wodą święconą. Proszę bardzo, rozpoczynamy korowód. Bardzo proszę, pierwsze konie. No, mamy właśnie też i komentować to wydarzenie. Zbliżają się koniki, tak, piękne, z powozem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech wam się wiecie. Ale i druga i trzecia widzę para, i jeszcze kolejne konie. Brawo! A, jesteście piękne. I coś was jest z piękności stworzenia, które to piękno jest od Stwórcy. Tu taki piękny pojazd, jednokonny i drugi taki. I teraz znowu śliczne konie, tak, a jeszcze śliczniejsi ludzie, panowie sami. Nie jedna jest pani kandydatka. I znowu koniki piękne, tak, i cała familia chyba z pieskiem jeszcze, z dwoma nawet pieskami. A teraz jest kucyk. Dzieci, na tym by można się przejechać. Tym bardziej, że jest pobłogosławiony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No, w tym roku koni jest chyba bardzo dużo. No i tutaj Amazonka, tak pięknie wygląda na to. A tutaj kuc taki, tak. No, witajcie. Szczęść Boże, szczęść Boże, powoli. Tu teraz się zbliża taka rodzina konna, mama z, nie wiem, przychówkiem jakimś. Nie wiem, czy wolno używać takiego, takiego ojca i syna. I jeszcze piękny owczarek, tak. No i teraz już idą, drobnica idzie, tak, pieski. Tam pewne jakieś chomiki, jeszcze raz na kucu, tutaj pieski. Koty są za bardzo odkarmione. Trzeba im mniej. A tam są kroliki i kurki. A szkoda, że nie widzicie tych piesków. One rychło rano musiały wstać i przygotować się do tej procesji. A, niektóre były też i specjalnie u fryzjera. Tak, i takie duże króle są, gołębie chyba, a tam nie wiem, koty nawet mają taki dom wybudowany z ikryty. Ten jest bardzo ładny, bo pokazać może tak. O. Ale nie widzę żadnego we fraku. Chcesz,
Ten jest ma placzek, nie? No. O, ten tutaj ma placzek. Pokazać go. Specjalnie są tacy krawce, które to szyją. Króliki też tutaj. I znowu jest powóz konny. Bardzo piękna tutaj ta klaczka. Ta. Co? Tak, tak. O. Tu gęsi, kury i jeszcze tam coś. Obczarek. Ale jakiej zgodzie one idą. Na pszczoły, tak, ale nie trzeba się ich bać, bo one są odpowiednio zabezpieczone. No i teraz się zbliżają krowy. Co tu jeszcze widać? Nie wszyscy wiedzą, że mleko mamy od krów. Nie supermarketów, tylko od krów. Bo niektóre już osoby, takie młode, to się dziwią, że może być mleko od krów. No i teraz te się odzywają. Tak. No. Nie wiem, jak to ta rasa tutaj. Który to tak się ładnie odzywa? A ten jako ma bindę. Ten ma taki kożuszek, ale dzisiaj jest na kleszcze. Różnych rzeczy można się tu dowiedzieć. Co? O, mój królik, ale ma dużą klatę. No, to się pojawia coś nowego, ja w poprzednich latach nie widziałem, żeby też... No więc tutaj podpowiadają mi, są konie mechaniczne i wiozą takie cielaczki ładne. Tylko żebyście one, teraz uważajcie, nie wolno ich sprzedawać i zabijać. One są pobłogosławione, wyłączone są. No i tu znowu konie mechaniczne. A tu jest rekordzistka. I znowu króle. No i teraz konie, tylko uważajcie, uważajcie, one są takie nerwowe. Ojca i syna i właśnie konie. Dużo koni. Znowu konie. A, szczęść Boże. Ale żeście tych powozów gdzieś tam jeszcze tyle znaleźli. No. A wieki wiek. Znowu. Konie i powóz. A te już się zapracowały, bo się spociły. Pewno rano pracowały, zanim tu przyszły. A to co to jest? Chomik? Chomik. Ale te są ładne, te. Te panie podniesie do góry. Nie, nie, nie da się. No. To są pieski, a tu jest jakiś tam kotek. Nie, tu w kieszeni jest kotek. No, nie. Ale te koty są rzeczywiście cierpliwe, widzę. A tu ma taki specjalny wóz przygotowany, tam królik chyba jest. A to co to jest, to są myszki. A tu są kurczaczki.
co dopiero wylęgły się. Pieski, pieski. A to jest, co to jest? Królik. Ale jakoś specjalnie. Teraz idzie plejada różnych psów. Właśnie one są bardzo ułożone, ale też dają nam jakby przykład, jak powinniśmy w społeczeństwie żyć. W zgodzie, prawda? O. Tu pies wypotek jest. Jak sobie poszczekają, to gdzieś na obrzeżach, a jak się tu zbliżą, to bardzo są ułożone. Ładny pies, tak. O, tu jest rodzina królicza chyba. Który, który? A ten mały, najmniejszy, on tamten. Co? W tym kartoniku co masz? Białe króliczki. No. Ten się dopiero ulęgły, nie? Szczeniaczki. O, o, o. Też nie boi, że tam są jakieś koty, a tutaj różne kondygnacje z różnymi mieszkańcami, a ten jak pędzi z królikiem. No. A wy co macie? Czy to są pszczoły? Świerszcze, to świerszcze. A tam koty małe. A tu chomiki. No. Ten, ale śpi ten król. A tu żółw nawet przyszedł, ale on by nie przyszedł, tylko go niosą. Łagodny. Robił krzywdy wam. Ten jest ładny, tego by też można pokazać. Tylko bym mu trochę zmienił, zmniejszył trochę te racje. O. Jeszcze, już jeszcze koniec. A teraz gołębie, zdaje się one w końcu. Idziemy teraz oglądać gołębie. Przyjechały też takim powozem z konie mechaniczne. I teraz cała tutaj jest klata z gołębiami. Chyba to są jakieś specjalne gołębie. Co? W imię Ojca i Syna. Zrobimy z tymi gołębiami. One tu stanęły. Zdaje się, że będą teraz otwierać te klatki, tak? I te gołębie polecą tutaj jako zwiastuny naszej obecności i naszej modlitwy.
a szkoda go. Ale widać, że to są już takie wypierzone. No i teraz... O! Są niektóre zostały na drodze, widzę. Tym dobrze jest w niewoli, że nawet nie mają ochoty na wolność. A ładne tu są, dobrze. Bracia i siostry, to niezwykły obrzęd błogosławienia zwierząt. I uczestniczymy w nim. Nie wiemy, czy jest wiele takich miejscowości, przynajmniej z tak liczną obecnością ludzi, jak tu w Mikstacie. Wiele refleksji każdemu się nasuwa, mnie również, i takie niektóre. Pierwsze, że ten obrzęd błogosławienia zwierząt ma w swoim centrum jakby procesję zwierząt, ptaków, no czego tam jeszcze. I ta procesja, zobaczcie, odbywa się drogą, ale ta droga jest żywa przez obecność ludzi. Tą drogę dla tych zwierząt jakby stanowili tu ludzie. Piękna procesja. No, tych zwierzaków dawniej pewno było jeszcze więcej i to takie te wielkie zwierzęta. Dzisiaj też ich było dużo, ale dominuje drobnica. Drobnica, no bo takie dzisiaj są już warunki. To ten obrzęd błogosławienia nas wszystkich odnosi no, do Stwórcy. Bo On jest tym, który daje życie wszystkim ludziom i całemu stworzeniu. I to jest chyba taka dominująca myśl. Bóg, który jest i który jest Panem dziejów i który wszystkim daje życie i warunki do życia i środki. I tutaj w tym obrzędzie błogosławienia zwierząt modlimy się i go wielbimy i wysławiamy. Bardzo się cieszę, że mogłem tu dzisiaj przybyć, że ksiądz kanonik Krzysztof mnie zaprosił i otrzymałem też zgodę mojego następcy, księdza biskupa Edwarda. Jestem na emeryturze i tu wiele razy bywałem w Mikstacie, ksiądz kanonik Krzysztof te dzieje trochę przypomniał w swoim słowie wprowadzającym, a dzisiaj dane mi tu być jeszcze i w tą 10. rocznicę ustanowienia świętego Rocha patronem miasta Mikstatu. Dobrze, że tu na samym początku, w tej pierwszej części jakby odpustu błogosławienia zwierząt, pojawili się różni przedstawiciele pracy. Ksiądz kanonik ich tam ogólnie przedstawił. Myślę, że jeszcze będzie okazja spotkać się bezpośrednio. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Chciałbym tutaj tylko dodać, że będzie można wrócić do tej relacji, bo była relacja w tej chwili na żywo nadawana przez
telewizję ProArt i jej też będzie można przez naszą telewizję diecezjalną Dom Józefa wrócić do tych wydarzeń, do tych słów księdza biskupa i można odszukać też siebie. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy jeszcze na godzinę 11 na sumę odpustową, które będzie przewodniczył właśnie ksiądz biskup Stanisław, który też na pewno do nas skieruje cenne słowa. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Proszę gromkimi brawami podziękować, że jest z nami i za. Te kiełbaski mogę tam spróbować, bo to eksperymentalnie są podane. Jak będą smakować i służyć, to jakiś dać znak. A jakby czasem nie służyły, to jeszcze bardziej zaalarmować. I na temat, panie burmistrzu, pan Henryk Zieliński, burmistrz miasta i gminy Mikstat, z nami. Tradycja od 300 lat i to jest jeden z takich elementów, które sławią Mikstat w Wielkopolsce, jak się okazuje, także w Polsce. Ten element promocji przez Świętego Rocha my tu doskonale zrozumieliśmy. Każdy samorząd stara się mieć jakąś element tożsamości. To są koziołki w Poznaniu, to jest laikonik Wrocław, który krasnale promuje, a u nas od 300 lat w sposób taki naturalny tym elementem promocji jest właśnie Święty Roch, który jest w zasadzie patronem Europy i dzisiaj Mikstat ze swoim patronem formalnym od 10 lat jest jakby w Europie rozpoznawalny też przez pryzmat Świętego Rocha. Szanowni Państwo, mówiłem o tym na samym początku tej relacji. Co łączy Mikstat z Pampeluną? Bo to jest bardzo ciekawa historia, no i tradycja sięgająca aż XV wieku. Tak, to właśnie kwestia chorób zakaźnych, które niszczyły europejskie miasta. Wówczas ten postęp medycyny nie był taki jak dzisiaj i starano się na wszelkie sposoby szukać jakiegoś środka zaradczego, antidotum. I właśnie jednym z tych elementów chorób, zwalczania chorób zakaźnych było to, że w miastach palono ogniska, żeby zioła, które spalano w tych ogniskach, odczyniały to złe powietrze. I jednym z tych elementów, zarówno w Pampelunie, jak i w Mikstacie obecnie, pozostałością po tym jest, że były organizowane przepędzenia zwierząt przez miasta po to, żeby zwierzęta pochłaniały to złe powietrze i zabierały z miast. Oczywiście z postępem medycyny ten sposób zwalczania chorób zakaźnych zanikł, natomiast tradycja pozostała i w Pampelunie przerodziła się w gonitwę byków, u nas z kolei w procesję zwierząt, gdzie tym zwierzętom możemy okazywać szacunek. Ten szacunek jest tutaj okazywany, jak już powiedziałem, od 300 lat, ale Mikstat, sama miejscowość, same miasteczko, malowniczo położone w południowej Wielkopolsce, nazywany jest Małym Paryżem. Dlaczego? Mały Paryż, Kazimierz nad Wisłą, bez Wisły, różne przydomki. Mikstat rzeczywiście jest, jak na wielkopolską ziemię, bardzo malowniczo położony na krańcu północnym wzgórz Trzebnickich. A Mały Paryż prawdopodobnie wynika to stąd, że jako miasto królewskie istnieje taka legenda. Przejeżdżał tędy król Henryk Walezy. Mieszczanie tego małego miasteczka wyszli, bo to było wydarzenie na skalę wizyty dzisiaj, można powiedzieć, prezydenta Trumpa. Wylegli mieszkańcy na ulicę miasteczka i wtedy jak król dowiedział się, że to jest również jego miasto, miasto królewskie, pewnie pytał ich, czego potrzebują. Oni powiedzieli, że właśnie brakuje im herbu. On ze swojego płaszcza odciął fragment lilii andegaweńskiej i zostawił im na wzór, jak to ma wyglądać. Wiedzieli tyle, że to król Polski, który jedzie z Paryża. I stąd
pewnie powstała nazwa Mały Paryż, bo nigdy nie będziemy się mierzyć z Dużym Paryżem. Natomiast jeżeli spojrzymy faktycznie na herb Paryża, on ma element lilii, ale nie jest elementem dominującym. Dziś Mixtad to małe miasteczko, ale kiedyś to było dość duże miasto, sporych rozmiarów miasto z przemysłem. W XVIII wieku nawet miało swojego prezydenta, o dziwo. Tak, prezydent Pasikowski był osobą dość aktywną i w momencie, gdy na zaproszenie prezydenta Dekerta w Warszawie w czasie, gdy obradował Sejm Wielki, zwołano przedstawicieli miast królewskich do Warszawy, to wówczas prezydent Mixtatu, Józef Pasikowski, też udał się do Warszawy i tam uczestniczył w czarnej procesji do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Konsekwencją tego było przyjęcie przez Sejm Wielki uchwały, ustawy o miastach królewskich, która to ustawa później stała się częścią Konstytucji 3 maja, a zatem ten nasz mikstaczanin też jakiś skromny wkład w to dzieło miał. Bardzo prosiłbym operatora teraz o pokazanie kolejnego materiału. Będą to urywki ujęć z Mixtatu spod Urzędu Miasta i Gminy, gdzie ostatnio zadziało się sporo dobrego, jeśli chodzi o rewitalizację całego otoczenia, ale ta rewitalizacja właściwie, można powiedzieć, panie burmistrzu, prowadzi tutaj aż do tego sanktuarium diecezjalnego Świętego Rocha i to był jaki przemyślany chwyt, żeby też przyciągnąć pielgrzymów, prawda? Tak, oczywiście, ponieważ to miejsce, jak dzisiaj zresztą można zobaczyć i nie tylko, bo w ciągu roku tutaj przybywają pielgrzymi, to jest miejsce, które pokazuje Mixtat. To stąd spoglądają pielgrzymi na Mixtat, z tego wzgórza widzą miasto. Oni tutaj przyjeżdżają, tutaj się zatrzymują i później przez pryzmat tego, co tutaj zobaczą, oceniają miasto. Cieszę się, że udało się właśnie zrewitalizować obszar wzdłuż osi ulicy Świętego Rocha, bo w efekcie skrócono drogę mieszkańcom Mixtatu tutaj do sanktuarium, a jednocześnie powstał bardzo funkcjonalny parking, który obsługuje zarówno sanktuarium, ale przede wszystkim na co dzień Urząd Miasta i Gminy i Ośrodek Zdrowia. Tutaj trzeba nadmienić, drodzy Państwo, że jeżeli będziecie chcieli przyjechać do Mixtatu, musicie pamiętać, że ulica Świętego Rocha niestety jest wyłączona z tego ruchu po tej rewitalizacji, zatem niestety nie dojedziecie Państwo nią do sanktuarium, pamiętajcie o tym. A o tym, że przyjeżdżają tutaj ludzie zewsząd, świadczy początek naszej dzisiejszej relacji, bo przecież mieliśmy gości, pielgrzymów z innych części Polski, no ale przede wszystkim przyjeżdżają tutaj po to, aby poświęcić 16 sierpnia swoje zwierzęta, a poza tym terminem w całym roku tutaj w diecezjalnym sanktuarium Świętego Rocha jest wystawiony taki specjalny pojemnik, gdzie można tą święconą wodę sobie wziąć i na własną rękę później poświęcić te zwierzęta, czy gospodarskie, czy domowe. Pan Henryk Zieliński, burmistrz miasta i gminy Mixtat. Mamy nadzieję, że się spotkamy tutaj za okrągły rok. Dziękuję, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo i zapraszam. Zapraszamy do Mixtatu. Dziękuję Państwu za uwagę. Będzie więcej na temat tej dzisiejszej relacji, będzie więcej na temat święcenia zwierząt w dzisiejszych wydarzeniach o godzinie 17.20, o godzinie 20 i o godzinie 22.30. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Przepraszamy za wszystkie niedogodności, za to, że ten przekaz mógł w pewnych momentach nie pójść tak, jak powinno, ale mamy nadzieję, że wrócicie Państwo do tej relacji. Dzisiaj o 20.50 będzie powtórka tej relacji, także będziecie mogli Państwo sobie zobaczyć to, co działo się tutaj o godzinie 8. Ja nazywam się Tomasz Wojciechowski, dziękuję całej ekipie telewizji ProArt za tą relację. Widzimy się, mam nadzieję, za rok w Mixtacie. Pozdrowienia.